przekazać, że jestem twoim lojerem. Proszę. Ja tylko unikałem cię. Dobrze! Jako ninja po prostu gdzieś, wiesz, kurwa, próbowałem z widoku i zniknąć. Dobrze, dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek Among Us, tym razem ninja! Dobra, muszę wybrać kogoś jako target. Kim ty jesteś, Amongo? Dobra. Ajajaj, a ten mi tu wszedł. Wig zabił. Okej. Okay. To? No nie udawaj, widziałem jak uciekałeś od ciała. Co, gdzie jak? Powiem tak, cofnąłem się do laboratorium. Patrzcie, cofnąłem się do laboratorium, bo patrzę, a ten tam wchodzi. No to mówię, o, mnie tam zabija, bo łatwy kill. Okej, okay. Później się cofam, patrzę, quick idzie. Dobra, okej, okay. Idę dalej, patrzę, otwieram tą windę, te drzwi i patrzę, a ten leży. O, a to. Nie mogłem przy nim się tapnąć, bo by wiedział. Bo nie jestem impostorem. A, fajnie, że już głosujesz. że mi nie dasz się wytłumaczyć. Jestem dosłownie medium, mogę to sprawdzić zaraz po rundzie, co się wydarzyło. Bo kurde, możliwe, że go zabiło jakieś, nie wiem, coś, co go naznaczyło, nie? Bo. Mogłeś też ninja po prostu. No, a, nie, nie, ninja nie. Jest cały czas na niewidzę i ciachnąć kogoś. Dobra, ale czekajcie. Głupotą jeżeli... by było, gdybym ci minął Quietek, wiedział, że tutaj możesz wrócić, zabił ATM-a i się wrócił na chwilę. Drogą, jaka istnieje. Ogarnijmy, kto mógł przebiegać obok ATM-a po prostu. Ale Quick, wiesz co jest najlepsze? Ja jestem medium. Na początku. No niby tak, no w sumie. Że ja jestem medium. Ale dobra, teraz tak. Kto teraz był na lawie ogólnie? Ja. Na lawie? Ja, tak. Jackson. Ale słuchajcie, czy najlepsze? Najlepsze jest Among Us. Dobra, no to na pewno Among Us i Vexy, jeżeli to miało być ninja, tego nie zrobili. Tak samo jak ja, bo ja byłem na Witalsach i widziałem, jak ten kill padł. Okej. Okay. Pamiętajcie, że istnieje jeszcze coś, takie coś jak wampir, czy tamten morfling. No, no właśnie, no może być jeszcze wampir. Ja jestem medium, nie? No to zaraz sprawdzimy. Zaraz, ty jesteś medium? To ty zrobiłeś self-reporta. Ja jestem no. Medium. Tak. Nie, ja jestem medium. Nie, to nie, ja tak. Jestem medium. To ja jestem. Dobra, to. Ej, wy też jesteście medium? Ej, czekaj, myślisz, że Quitek walnął eBay i wleciał? I to nie, 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 to. On to Jester. On może być Jester. Może być, nie, nie, stop. Ja na Witalcach widziałem, jak ten kill padł i to były właśnie jakieś 2 sekundy po tym, jak poszedł report. No to więc to też może być na bejcie, nie? No chyba. Ale ja bym uważał, że to może być Jester. Ja bym się bał go teraz wygłosowywać. Kurde, no z drugiej strony. Ale to uważajmy na Quitka i Quicka. Ale tu jest Quick, naprawdę. Przecież widziałem, jak ty uciekł od ciała. No obaj klejmujecie medium, więc no. Nie, dobra. Zobaczymy, kto da informację o tym. Dziękuję. Czemu Quicka chcieliście wyrzucić aż tak? Czemu ktoś na mnie zagłosował? Halo. Pewnie Quitek. Tak pewnie. Nie, wydaje mi się, że Quitek jest ze starym. Nie spodziewałem się, że tak szybko będą chcieli... Tego. Chcieli. Jak to się nazywa? Nie spodziewałem się, że tak szybko zgłoszą. Jak on miał? ATM-a. Targetujmy kogoś. Zmienijmy sobie tutaj. Kurde, tak sobie myślę, to ciężko jest tak stargetować w tym momencie. Klapkę tutaj mamy. Ej. Pojegnijmy sobie na lewo. Zdajemy Vexiego. Dobra, zróbmy tak. Mam Monciaka. Kurde, kodowanie mi przez chwilę przeciążyło. Mam nadzieję, że wam jakoś super nie zlagowało. Postawmy sobie tutaj tego, czosnek. Pozamykajmy drzwiczki. Wejdźmy tutaj sobie. Bajcior wleciał. Mimo klapek.
Jego ciało jest na wejściu do specimena u góry. Okej, okay, ja mam dwie informacje na temat tego ATM-a, który tam umarł. Mam tak, że jego kolorem, który go zabił, był jasny kolor. No to prawie wszyscy! No. I jego rola to był tiebreaker. Tiebreaker. Kłamiesz. Tiebreaker to jest tak. Modyfikator. No modyfikator, ale no, możliwe, że tak pokazuje, może tak pokazywać. Bo też jak wygrali impostorzy, to pokazywało, że wygrał Byte zamiast impostor. A, takie buty. No może tak pokazać. A ja tak nie żyję, więc. Po śmierci mi pokazuje właśnie modyfikator, jak coś. No dobra, dobra, no. No okej. Okay. Czyli duch mówi o modyfikatorze. No tak. Czyli o całej roli. No najwidoczniej tak, nie wiem. Możliwe, możliwe. I że był jasnym kolorem, ten okay. Który zabił. Plus teraz AB znajduje ciało, które niedawno zginęło. No tak, no ono niedawno zginęło, ale właśnie pytanie, czy ktoś był w specimenie. No teraz się nikt nie przyzna, czy ktoś był w specimenie. Ja byłem w... Czekaj, nie, ja nie byłem w specimenie. To ciało ma byłem... tak z... No, z ile? Ciało ma tak z 1.5-2 sekundy. No nie no, może nie aż tyle pewnie, ale ja na przykład byłem cały czas w windzie z laba do specimena i ducha tam przepytywałem. Quidka widzieliście w ogóle w tej rundzie? Bo Quidka też zginął. Tak, starałem się unikać, bo myślałem, że jest podejrzany. A ty, jak go tylko widziałem, to uciekałem od niego. A ty, Klapek, gdzie jesteś? Klapek? Ja jestem przy wyjściu z office'a. Ma rację. I czekaj, ciało było gdzieś w specimenie? Tak, na wejściu u góry, jest w tej śluzie. O kurde, to tam gdzie zginął ATM i tam gdzie się działo. No trochę teraz się sprawa komplikuje, bo troszkę lekko za śluzą, tak już jak już wchodzisz leciutko, to tam właśnie leży, w sensie, że jak wejdziesz tak lekko. Klejmował medium też, a nie żyje. No ja właśnie idę do tego, do meda w sumie, ale tak przez bardziej ten. No tak, i tak wydaje mi się, że był Jesterem. Nie na AB raczej. Myślisz? No cholera. No mamy dwóch teraz, no to przekraliśmy. Dobra. Chyba. No cóż. No cóż, bywa. No chyba, że jest nie dajcie się stamtąd. Ale nie wydaje mi się. No dobra. Nie, czemu on to kliknął? Nie wytrzymam. Nie wiem, który to, ale czemu on to kliknął? Przecież to ktoś teraz walnie przycisk. Ja pierdzielę, ale głupota. No nie, no ktoś jebnie przycisk. No oczywiście, że tak. Kurwa, to po co? Nie wiem, jak to by było możliwe. Czy my nikogo nie wyrzuciliśmy przecież, nie? Nie. Nie wiem, jak to się no stało. No nie, ale... Wszyscy zginęli. Nie wiem, Jackal sidekick? I po prostu się powybijali? Nie, to by było bezsensowne, bo by było więcej killi wtedy, jakby był Jackal sidekick. No ale padły w sumie dwa kille w tamtej rundzie. To, że teraz za szybko po prostu to światło włączyli, tak mi się wydaje. Kurde, no nie mam pojęcia, kto to mówi. Delves, gdzie byłeś w poprzedniej rundzie? W poprzedniej rundzie byłem na wyjściu z office'a. Widziałem, że jesteś w adminie, ty tam byłeś. A Klapek faktycznie mi mówił, że jest na wyjściu od office'a i też tam był w pobliżu. A czy może ktoś klimnąć Vexiego? Nie. Klimnąć Vexiego? A Ivy'ego też nie. Nie, Vexiego nie widziałem w poprzedniej rundzie. A Ivy'ego też nie. No, w poprzedniej rundzie byłem po lewej stronie, robiłem download. Był tam chyba Quick, Quitek. Ktoś tam jeszcze, kurczę, był po lewej stronie. Chyba też Vexi był, jeśli się nie mylę. Dobra, jest. Po lewej, no? To jest no, ten moment. Kiedy padł reaktor. To jest ten moment, w którym każdy z was powinien swoją rolę powiedzieć. AB. Jestem trackerem. Vexi. AB jest trackerem? No tak, dobra, ale ja jestem hakerem. Kim jesteś? Hakerem. Amongo. Piegiem jestem. Delvex. Detektyw ukradziony. Klapek. Jestem Zefiu Krumajtem. Czyli Klapkowi podkradł. Delvex, od kogo ukradłeś detektywa? Od ATM-a. ATM-a. Okej. Okay. Czyli Erasera mamy? Albo po prostu coś mi nie pasuje w Klapku. Miałeś wcześniej rolę Klapek, czy... czy po prostu byłeś od początku crewmate'em? Od początku. Aha. To brzmi podejrzanie. No, chyba jest taka szansa, ale jest strasznie niska. Lul. Wydaje mi się, że może trochę zbyt wysoko powiem, ale na 90% jestem pewnym, że jednym z impostorów będzie Amongo.
A drugim wydaje mi się, że nie miał kto tego innego walnąć w takim przeciągu czasu i to będzie AB, dlatego wypróbujmy. No właśnie, nie, no mówię, no dlatego się pytałem. Nie mówisz, Quick, nie, Quick, tutaj gadasz, pierdzielisz. Spróbujmy AB'ego, przepraszam, no. Kurde, no. Najwyżej przegramy. W ogóle zbugowałeś mi. Nie mogę, nie mogę, klapek. Czemu klapek, kurde? AB, jak jestem, w sensie jak mam, jakby... Tiebreaker, to nie mogę robić tasków jako duch. A, to dziwne. Nie działa mi w ogóle. Ale nie mogę, czemu klapek od razu zrobił sabotaż? Wygralibyśmy to, bo oni by nie ale gówno, nie wytrzymam. Czemu zauważę, że są kill w ogóle, 23 sekundy. Ale gówno, no nie wytrzymam, wygralibyśmy to. Ajajaj. Szkoda gadać. No ja mogę, jestem spajem. To jest straszne. Prawdopodobnie moje spostrzeżenia były prawdziwe, bo nadal żyjemy i nadal nie ma końca rundy. Dlatego no kurde, ten klap Amongo, wydaje mi się, że kurde, ten Amongo z drugiej strony mógłby być lojerem. Ale też strasznie jego sus jest, jeśli chodzi o jego movement. Delvex jestem przekonany, że nie jest impostorem. Vexi... Ciężko z tym tłumaczeniem twoim Vexi, ale klapek to samo. Vexi biegł do butona, więc raczej by tego nie zrobił jako impostor. Niby tak, a z drugiej strony jak został sam impostorem, to może liczyć na to, że kogoś wygłosujemy i będziemy łatwiejszą rundę. No to w takim bądź razie... Przypomnę, że Quitek claimował medium. No super, no. Ale ja... A podejrzewaliśmy go jako impostora, więc Quitek się wyrąbał, czyli... Nie, albo no, Quitek to... był tym, Quitek był testerem. Bo jako szpieg, jak jest szpieg, to przecież impostor może zabić impostora. Nie. Więc mogli właśnie coś takiego pomyśleć i zarąbać wtedy Quitka. Bo myśleli, że jest szpiegiem. Nie wydaje mi się. Quitek był testerem. No, istnieje taka opcja, kurde, ale... A! Czekaj, przecież klapek zabił Kietka. To, ale jestem debilem. No bo co? Oni szli razem do O2, kiedy reaktor się odpalił, no i ciało padło w sumie wtedy. A skąd ty zabierz? W sumie teraz, no, klapek jako... Teraz klapek biegł sobie normalnie na spokojnie do elektryka, a wszyscy lecieli prawie do przycisku. Dobra, możemy zgłosić. Sobie... Powiem tak, możemy sobie pozwolić jedną osobę wyrzucić. Niech będzie ten klapek, jak przegramy, to tam... Szkoda. Tak mi się wydaje, chyba że jakoś tam... Nie przegramy chyba, jak mamy jednego impostora. A jeśli to nie ja, to prawdopodobnie... A jeśli to nie klapek, to prawdopodobnie ja zginę następny, to współczuję ci Delvex do dalszego dochodzenia, bo nie mam pojęcia, kto by to był mógł być, Vex i Shamongo. Nie, tu jestem szpiegiem. Nie no, klapek zjebał, bo dał od razu sabotaż na początku rundy, zamiast poczekać, jak gdyby poczekał, byśmy walnęli double killa, byśmy wygrali. Ale on stwierdził, że sobie walnie kurna sabotaż światem na samym początku rundy. To wtedy elektryka. No tak, tego elektryka. Wystarczyło, żebyśmy kliknęli później i byśmy zrobili double killa i nikt by nie nacisnął przycisku, bo by nie zdążył. To się odpala. AB, ja mam teraz rolę tiebreaker. Bo mi Delvex zabrał i tiebreaker nie wiem, czy jest traktowany, on chyba nie jest ani pozytywną, ani jakby... No bo to jest modyfikator. Nie mogę robić tasków. A ja nie wiem, czy nie wtedy twoje taski liczą się do tego. Co liczą się? Liczą się, bo mi się poświęca. Tiebreaker, na... jeśli jest remis w głosowaniu, to ten na kogo zagłosuje, ten wypada, powiedzmy. Że na przykład ATM zagłosuje na klapka i będzie tyle samo miał głosów co Quitek, to i tak wyleci klapek. Quitek, ty byłeś jesterem, tak? Nie, on był majorem. Majorem. Chciałem zrobić tak, żebyście na mnie nie zagłosowali. Ej, to ja... No, to byłem szpiegiem na górze. No jak to twój laścik? Dobra, ja Morfling. Ja nie mam czasu. No teraz kurde, zacząłem w końcu być impostorem. Pamiętam sobie. Nie no, proszę was. Przy rozmarzaniu, dawaniu fila. Dobra, wleźmy sobie tak. Oj. Nie do końca chciałem to zrobić. Ale spoko. O, wskoczył sobie. Ale chyba ktoś po prostu wziął tego. Kurde, ten jest w tym. On jest w środku, nie chce tam podchodzić. No, weźmy sobie tego Delvexa.
Kurde, niefortunnie, jeśli ktoś ogarnie, że to kabelki. Gdzie ciało? Na elektryku. Czy ty, Ibi, przypadkiem go nie trzasnąłeś? Co, ja? Widziałem jakieś stópki właśnie niebieskie. Dobra, Vultur jest. Co? Co ty mówisz? Vultur jest. A to tak, nie widziałeś Vultur. Po prostu swoich stóp? No bo Delvex nie ma ciała, nie pokazało go. Ktoś przebiegł mi właśnie na moim światełku malutkim. I wydaje mi się, że to byłeś ty, Ibi. Byłem ja? Co? Co ty gadasz? Gdzie byłeś, Ibi, teraz? Ja byłem w O2. Możliwe, że widziałeś moje stare. Może widziałeś moje stare stópki, które po prostu biegły do O2, bo wcześniej biegłem do O2. Nie mogę widzieć twoich starych stópki, bo nie mam takiej roli. Dobra. Czekajcie, bo... Pytanie mam. Nie masz... Kto był w specimenie? No ja. Kto jeszcze? No nie, no nie walnąłbym na twoich oczach, kurna. Amongo, no bez przesady. No nie walnąłeś na moich oczach, bo było światło zgaszone, no. No dobra. Ninja jest 100%, nie? A może ktoś po prostu się zmorfował? Czemu go dopiero teraz zgłosiłeś? Może ktoś się zmorfował we mnie po prostu. Może być morfnik jakiś, albo ninja. Czemu dopiero teraz zgłosiłeś? Bo dopiero teraz zobaczyłem, przecież jak było światło zgaszone, to wbiegałem do elektryka, patrzę, report jest, nie? No, a ile światło jest zapalone? Ej, dalibyście radę jak mi później zagłosować? Już trochę to światło jest, nie? Tak, ale ja w wentach sporo siedziałem. Tak mówię teraz. Czyli co, że klejmujesz inżyniera? No ale no tak, nie inżynier, naprawił tego światła. Naprawił raz inżynier coś. No. Ten reaktor naprawił? Ale szczerze, Delvex szedł w prawo, tak? Laboratorium. No, chyba właśnie nikt nie szedł na prawy reaktor. Ja byłem przed wejściem do laba i wydaje mi się, że na prawym reaktorze nikogo nie było, więc jakiś inżynier musi być. Znaczy, mi chodzi o to, bo ja byłem na kamerach. I Delvex szedł w laboratorium i tam jeszcze chyba był Vex i ktoś tam jeszcze. Nie, no po prostu się zastanawiam, jak on niby widział moje stopy. W sensie, jak on widział, że to ja, jak ja byłem Delvexem. A tam pora. Nie wiem, skąd mu się wzięło, że to ja. Zobaczyłem kamerę wtedy. I tam nagle powinien być wtedy Delvexa ciało, ale ja po prostu się zastanawiam, o co chodzi. Skąd mu się to wzięło? Musił ktoś tam go zjeść i go zabić wtedy. Ej, dobra, no to mi się wydaje, że jak coś to podejrzanym jest AB, jak zginę, to wiecie, co macie robić. Ej, będzie mi pewnie teraz. Nie, no totalnie nie wiem o co chodzi, jakby. Jak to bym mogłeś widzieć? Ej, ja idę się chować, nie? Bo AB już pewnie striggerowany, że on trzeba go odstrzelić. Ale ja nie wiem, jak ty mogłeś mnie widzieć, no nie wiem, może jakiś morfling jest po prostu. Nie, jest małe przejść światełko i ty mi tak czmychnąłeś. No nie, no dla mnie to jest mega dziwne. No, ja się byłem Delvexem, ja się zmieniłem w Delvexa, nie? No to o chuj chodzi, bo nie rozumiem, jakby. Dobra, bo zamykajmy sobie drzwiczki. Nie wiem, jak on stwierdził, że widzi mnie. Zmieniłeś się? Jak to się nie zmieniłem? Przecież kliknąłem. Ja byłem pewien, że jestem... Nie, no musiałem się zmienić. No przecież się zmieniłem. Jestem w 90% przekonany, że kliknąłem ten przycisk. Kurde, teraz mnie zabiją. Byłeś zmieniony, no to właśnie o chuj chodzi. Tu ciało ma gdzieś kilka sekund, ledwie. Właśnie wiem, bo ktoś wchodził do specimena od dołu. Ja wchodziłem z klapkiem do specimena od góry. No tak, ja byłem za wami. I tak, Mąciak był na górze. Śluza się ogólnie, bo to było ciało w adminie i śluza akurat. Ej, czyli Ebi, Mąciak, klapek od góry, tak? Tak. A Quitek? Ja byłem między komunikacją a waypointsami. Znaczy na początku na kamerach, nie? Podejrzane. Tak, na początku byłem na kamerach, gdzie kamery się świeciły. Widzieliście. To najbardziej no, tak, podejrzane no, ja jest teraz Vex i Quitek w sumie. No nie, ja jestem hakerem. No ale Amongo, a ty nie mogłeś? Gdzie byłeś Amongo teraz? A gdzie ja nie byłem? Ja się kręciłem po tych kurde... Nie no, widziałem ogólnie Amongo, jak rzeczywiście z Venta wyskakiwał. Wydaje mi się, że on nie jest inżynierem. Może być. Na początku, w pierwszej rundzie, nie? Nie, a teraz w drugiej, na kamerach a byłem przez chwilę. W pierwszej rundzie skakał? Pewnie też Amongo.
No, tak, byłeś to Among tak Us? No, skaczę cały. Czemu jestem sus? Tak, no przecież nic nie zrobiłem w tej rundzie. No wiem, nie zabiłeś nikogo, masz rację. No nie zabiłem. Nikogo. No, znaczy mógł pójść Bejczor w sumie i Vexi zreportował? Nie. Ktoś... Nie mógł. Skoro wasza bejt. Trójka była na górze, ktoś powiedział, to nie że ciało ma kilka sekund. Nie mógł pójść Bejt. Nie mógł dwóch impostorów i lojer. Powiedział, że ciało ma kilka sekund. Ledwie kilka sekund. Nie mógł pójść Bejt. No. Pamiętajcie, że ninja jest, nie? A właśnie, ninja jest, no. 100% jest ninja. Ninja jest? Tak. No ale skoro was trójka była, no to Kwitek jedynie co mógł być ninją. No ale ja jestem hakerem, jestem między komunikacją a waypointsami, ja byłem na kamerach. Nie no wiem, bo, mi się nie, Kwitek no, podejrzany wydaje. Mi się wydaje, że Kwitek jak 5 sekund ma, że jest niewidzialny, mógł przebiec do tego, do podweaponsy i komunikacji. Mhm. Ale AB też trochę podejrzewam. No teraz nic nie zrobiłem, przecież całą, praktycznie no dobra, pół rundy dobra. Byłem z Klapkiem i Monciakiem w tym w labie, a wcześniej byłem w elektryku no, i też ktoś mnie widział. Ja bym dał na pierwszą połowę byłem na tym, na dobra, elektryku, w sensie na kamerach i powiedziałem, że wyskoczyłeś z wenta. No Jezus, nie wierzę was, coś się zrobili. Jester, pewnie. No, fucker, mówiłem. Olimka. Oj. Ej, bo jak Vexy spada, to nie będziemy mieli będziemy mieli ósemkę, więc... Może kogoś ogarniemy. Ogarniemy. Bo ja wypisuję do ludzi, ale nikt nie chce. Zobaczymy. Nikt nas nie lubi. Jakiegoś suba trzeba, bo nikt z Sparda nie chce. Kurwa. Ja się dziwię, bo zaraz będę musiał odebrać jedzenie. No dobra, no chwilę poczekamy. No i proste. No, wiedziałem, że AB wejdzie. Dobra, ja lecę. Nie AB, kurde. Na co się nie AB, w sensie, że Vexi, no. No, no ale w zasadzie mnie zgłosowałeś. Ale ja, nie no, ogólnie Among'o ja miałem mindfucka, bo w tej pierwszej rundzie to ja się zmieniłem w Dalvexa i ja nie wiem, jak ty mogłeś mnie widzieć. Nie wiem, jak ty mnie widziałeś niby. Jak, ale to ja też widziałem na duchu, ja cię widziałem na duchu jako ty, nie jako Dalvex. Dobra, ja będę spadał. Ale tak, na światłach byłeś wtedy AB? No byłem, ale jako Dalvex. AB, ja cię widziałem jako ciebie. Nie, ale ale patrz, Dalvex ma też spodnie te niebieskie. A, no to może pomyliłem. Dlatego, no. No, żeby mi coś pytanie, niebieskiego. Pytanie, co robi ta rola Bait w sensie? Jak zabijesz go, to po no to po dwóch sekundach od razu jest report. No, no to ale dobrze ja było baitem. Z Dalvexem. Nie, no. ja byłem baitem. No najwyżej poławczysz, no nic się nie stanie. No, to nie zabijajcie ich tak. Dobra. O, idzie dobra. Dostawca. Lecimy w takim razie na prawą stronę, a zostałem zmieniony w sidekicka. Spoko, ciekawie. Pójdźmy sobie za TM-em. Spoko, w ogóle nie witam serdecznie. A dobra, nie witam serdecznie, to jest dalej kontynuacja tego odcinka, już mi się porypało. Myślałem, że to nowy odcinek. Co tu się widać? Po prostu odstan. Quitka kurwa? Nie, Quicka. Nie Quitka. Dobra, Quicka. Quick zginął. Gdzie zginął Quick? Koło 2. Koło 2, okej. My teraz za TM-em wbiegamy od elektryka. No fajnie, to Quitek na pewno też tego nie mógł zrobić. A kto się jeszcze widział na koniec? Ja z Klapkiem się widzieliśmy. Ty z Klapkiem. A Klapka możesz potwierdzić, że nie zrobił tego killa? Nie wiem, no ja po prostu przychodzę, widziałem gdzieś tam Klapek, ale on od dołu wchodził. Od dołu, no ale nie od wykluczysz go. Było na górze. Ale nie jesteś w stanie go wykluczyć, że nie zrobił. No ogólnie jest jeden impostor, więc moglibyśmy ładnie tutaj ogarnąć. Bo jeśli ja byłem za TM-em, jeśli Among'o był z kim? Z Quitkiem byłeś? Z Quitkiem, tak. Tak, wy w dwójkę byliście, no to pozostaje nam Monciak, Klapek albo Surf Reporter Vexa. A ninja, który może się na niewidce przeteleportować i gdzieś uciec? No, ale a tak to by się nie widzieli na końcu rundy. Monciak właśnie jako ostatni... Ankiel nie mógł być jak jakiś długi. Jak na dropshipie, to Monciak... Ja bym, nie, ja bym tego nie robił, może być lawyer. Małe procenty są, ale może być lawyer, więc mogą się potwierdzać lawyer impostor. Więc a no w sumie może tak być, no. Z drugiej strony może. Czy bym Quitka potwierdzał, jaką poszedł ten? Nie wydaje mi się, w sensie no AB raczej tego nie zrobił, bo no wiem, że nie jestem lojerem. Dalvex raczej nie self-reportował. Quitek raczej widziałeś... też tego nie zrobił, bo siedział no to, przecież i no to, brał jedzenie. Daje nam,
Znaczy duży sus na klapka i skip, tyle, nie? Nie, ja bym to skipnął. Ja jeszcze Mąciaka uważał. Więc, nie, no, ale, a Mąciak nie awczał? Nie poszedł po jedzenie? A no właśnie, on awczył. Nie, Mitek poszedł chyba. Nie, Mąciak. Nie, Mąciak poszedł. No. Mąciak jako pierwszy później wyszedł. Na szybkości tylko jakie te? Jakie decyzje? Ty awczyłeś? Dobra, skip. Nie, duży, ja awczyłem, bo nie, rozmawiałem z dostawcą. Duży sus na klapka, a, okay. Duży sus na klapka. Ja i tak jeszcze muszę poczekać, aż podejdź mi pod drzwi. No niestety, ale... Nie, no dobra, dobra. Spoko. No dobra, w takim razie, no co? Dobra, leć. Ja bym zabił klapka w tym momencie, jako sidekick. Myślę, że klapek jest impostorem i wtedy będziemy mieli wolną rękę jako sidekick i jackal. Myślę, że do ogarnięcia. Tylko musimy ich poszukać. Ja bym Mądziaka ogólnie nie walił. Niech sobie tutaj awczy na luzie. Dobra, ktoś włączył światło, ja bym poszedł na to światło. Kurna, no ktoś już zabił zaś. Nie, no czemu zabijacie Quidka, jak ja go clearowałem? Ale no to łatwo, ej, ale Mongo łatwo. Ty no byłeś, łatwo, ja, no. AB i Mąciak, no został tylko Delvex i Klapek. Delvex nie zrobił stealth reporta. A skąd wiesz, że Delvex nie zrobił stealth reporta? Delvex ciało. No bo nie wydaje mi się, że ciało jest na lodziku gdzieś pod elektrykiem chyba. Jakoś o, tak, a. W tym miejscu plus minus. No dobra, ogólnie tak. A przypomnijcie mi, na kogo był super. Nie było, tak? A czy no by między Delvexem, Klapkiem a tobą było, ale ty awczyłeś chyba poprzednio. Oli, nie, ej, halo, no byliśmy w czterech, oni tylko tu zostali, Delvex nie zrobił stealth reporta znowu, to musi być... A Mongo, ty pobiegłeś w lewo, ja byłem za TM-em, jednak... Mąciak awczył teraz, bo byliśmy obok o, niego coś... za TM-em. Ale jeszcze coś... zastanawiam, dobra, gdzie Klapek byłeś? Gdzie Klapek byłeś? Mogę coś kurwa powiedzieć? Tak, powiedz, gdzie byłeś. Tak, idę sobie na początku do temperatury, robię sobie temperaturę. A potem idę sobie w kierunku, potem sobie idę sobie zrobić ludzika tego tam przy laboratorium, zrobię sobie ludzika, znaczy tego w sensie pod laboratorium. I potem idę sobie do laboratorium, żeby zejść do specimena. I jak otwieram sobie drzwi do do windy przy laboratorium, pada rozgłoszenie. Właśnie ja się zastanawiam, że to może jednak być self-leporcik Delvexa, ponieważ ja miałem trackera na klapku. Ja go na prawą stronie widziałem. No czyli, ale nie wiem, czy jak później może być wampir. Ja się nie przyglądałem, nie przyglądałem się właśnie. A co myślicie o wampirze? Ja jestem pewien, że to albo Klapek, albo Delvex, ale jednak... nie Delvex... no, wampir też jest dobrą nie opcją. Wydaje mi się, że Delvex self-reportowałby znowu jakby... No w sumie mamy wybór, nie? Bo no bo, tak ale wiecie, no Klapek niby mógł być na wejściu do specimena, no tylko, że on mógł, rzeczywiście był w tamtym miejscu i mógł go tam chapnąć jako wampir i po prostu potem on sobie zginął z czasem. To też może być, no. Nie, ja byłem z Abim V2, on tego na pewno nie zrobił, później was spotkałem, on awczył. Ale ja go trakowałem, więc ja go widziałem, że jego wersja się w sumie pokłada. No, no może się pokładać, no ale mógł wcześniej po prostu walnąć jako wampir. To, no ja bym wygłosował klapka. No ja też bym wygłosował. Ale nie tylko Elvex, ale raczej to jest klapek i koniec gry. No chyba... Albo jeden, albo drugie, no. O, to musi być on albo on, już druga runda tak jest, że to albo ten, albo ten. Jeśli nie był Jesterem, no to mamy wina. No dobra, teraz wystarczy zabić chyba ja Delvexa. Ja pierdolę. Ja bym włączył światło. Problem jest taki, że my mamy większy cooldown. Znaczy w sensie, no my mamy 30 sekund, a on ma 22,5, więc on jest w stanie nas zabić. Ale Delvex w takim razie musi być. What the fuck? Czemu nie działa? Aha, kurwa, nie działa. Nie, no jesteś kurwa. Zintowałeś. A co się stało? Wyjebało mnie w ogóle. A, wyjebało się. Wyrąbało. Co się wydarzyło teraz? Delvex użył sekretnej umiejętności. Zostałem sam. Delvex zabił. Ale co, zostałem sam! Wygraliśmy ATM, łatwo! ATM strollowałeś dlatego, że mi zostały 2 sekundy, bo byłem medium. Nie chciałem sprawdzić Delvex. Delvex, ja byłem medium. Ale szkoda do tej rundy. O, Nachos przyszedł. ATM, Ciulu, czemu mnie zabiłeś? Czemu mnie wygłosowałeś? No bo byliśmy Jackalem sidekickiem, więc no go wygłosowywaliśmy. No to mogłeś jakoś to przekazać. Co, Klapek? Ty moim prawnikiem? Chciałem, ale was nie było. Nigdzie was nie mogło znaleźć.